Nie żaden problem. Słuchaj, Agnieszka, musisz mi jedną rzecz wyjaśnić. Twoja nazwa stanowiska to P2P Global Process Owner. No, dla mnie to brzmi totalnie zagadkowo. Faktycznie jest to zagadka, natomiast e, jestem odpowiedzialna za standaryzację, optymalizację procesów P2P w naszych pięciu. E, Centra, które mamy na całym świecie. No to trochę mi to wyjaśniłaś. E, powiem ci, że brzmi ciekawie, a jakiej przyszłości spodziewasz się dla siebie w Gemini? Chcę mieć swój projekt, którym będę zarządzać. A jak procesy FND zmieniły się w czasie, od kiedy pracujesz w Gemini? Oj, przychodząc do, tutaj do, do firmy, zaczynałam od faktur, które były papierowymi fakturami. Teraz mamy wszystko zautomatyzowane. Przechodziło to różne, różne transformacje, więc no, no bardzo, bardzo się zmieniły te procesy. Okej, okay, no to cały czas się wiele zmienia, to a jaka będzie ich przyszłość? No ja myślę, że, że roboty, y, automatyzacje, y, jak najmniej y, manualnej pracy, której już jest bardzo mało. Agnieszka, jakie mają możliwości eksperci w Mini? Eksperci mogą pracować w, w P2P, O2C czy ArtWar, natomiast P2P to są obszary Master Data, to jest Procurement, to jest AP Helpdesk, a także dział, który się zajmuje wdrożeniami technicznymi i technologicznymi. Prowadzisz na co dzień wiele projektów. A masz jakieś takie swoje ulubione? Wdrożenie systemu księgowego dla naszego klienta i znajdowanie wszelakich automatyzacji rozwiązań. Wiem, że na Twoim stanowisku pracujesz z całym światem. Jak to jest? Myślę, że fantastycznie. Patrzymy, jak to się wszystko zmienia, co dany kraj, co dana kultura może nam, nam przynieść, więc te zastosowania, które są w jednym kraju, mogę przenieść do, do drugiego, więc to jest wspaniała perspektywa. Gotowi? Twoja przyszłość w Cap Gemini. Scena pierwsza. Ujęcie drugie. Akcja.